Na początku chciałem powiedzieć jedną fajną rzecz. Jeśli jesteś widzem Steins Gate i oglądasz te recenzje, powiedzmy w miarę regularnie, bo wiadomo, że po dwóch czy trzech odcinkach nie idzie tego regularnie oglądać, to bardzo cię proszę, zostaw jakiś komentarz, daj cynk, że jest przynajmniej jedna albo dwie osoby, dla której warto robić te recenzje Steins Gate, bo po ostatnim odcinku, gdzie jest raptem 20 wyświetleń na 3000 osób, którym się to wyświetliło. No, ja chcę wiedzieć, że przynajmniej warto dla tej jednej czy dwóch osób to robić. Także, please, jeśli oglądasz Steins Gate, jesteś zainteresowany recenzją, proszę zostaw przynajmniej komentarz, że no, rób to dla mnie, Auron, tak? Bo jak jedna, dwie osoby będą i się będą odzywać, to spoko, nie? A jak nikogo nie będzie, to nie ma za bardzo sensu. Rozumiecie, o co chodzi. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Auron17, a my spotykamy się, żeby omówić sobie trzeci odcinek Steins Gate. Moi drodzy, troszeczkę luźniej, troszeczkę zbaczamy z kursu super poważnego załamania Ocarina, chociaż nie do końca, jak zresztą ujawnia końcówka odcinka. Dzisiaj nie będę gadał o tym zbyt długo, myślę, że zmieścimy się w 5-6 minutach, ze względu na to, że jestem strasznie zmęczony, wyglądam jak totalne gówno, bardzo was przepraszam, moje włosy błyszczą się od smalca, który się zbiera od już któryś dzień z rzędu, bo nawet nie miałem czasu umyć głowy, ale zaraz to zrobię, bo mam troszeczkę wolnego momentu. Nieważne, moi drodzy, zaraz się ogarnę, ale najpierw muszę pogadać troszeczkę o tym odcinku, dlatego że po prostu wkrótce stracę wspomnienia na jego temat i nie będę za bardzo pamiętał. Okej, pierwsza rzecz to jest, że idą święta, czyli mamy też jakieś odniesienie czasowe do tego, gdzie teraz jesteśmy. Wiemy, że Kurisu przyjechała na wakacje do Japonii, w związku z czym gdzieś na początku wakacji miały miejsce wydarzenia z pierwszego Steins Gate'a. Teraz jesteśmy przed świętami, czyli minęło około pół roku, cały ten czas, który minął, to około pół roku. Można mieć wrażenie, że minęło więcej, ale to dlatego, że te podróże w czasie na pewno zrobiły swoje i wywołały takie oto wrażenie. Więc tak, pierwsza kwestia, którą chciałbym poruszyć, to, że Mayuri powiedziała, że są z Okarinem przyjaciółmi z dzieciństwa, że to nie tak, jak wszyscy myślą, że oni są jakąś parą czy coś. I okej, tutaj nie ma nic dziwnego, natomiast interesujące jest to, że Mayuri wspomina o tym, że Okarin już kogoś ma. Ona nie zna Kurisu. Czyli pierwsza rzecz, są dwie możliwości. Pierwsza rzecz jest taka, że Mayuri podejrzewa po jakby nastroju Kurisu, potem, że cały czas gdzieś znika, czy gapi się w telefon, bo ona to zauważa, tak? Że faktycznie gdzieś z kimś romansuje. Szczególnie, że tu była dość gagowa scena, że Kurisu z telefonu oczywiście, Amadeus, zwróciła uwagę Okarinowi, że on był na tych grupowych randkach. Tego nie pokazano, trochę szkoda. Podejrzewam, że gdzieś w samym visual novel to było. Dajcie znać, jeśli o tym wiecie, jeśli ktoś w Visual Novel grał. W każdym razie to jest pierwsza możliwość, że Mayuri tylko coś podejrzewa. Druga możliwość jest taka, że faktycznie Mayuri ma jakieś przebłyski związane z Kurisu. Jeszcze większe podejrzenia wzbudza we mnie fakt, że kiedy Mayuri weszła do laboratorium, gdzie Kurisu właśnie przyniósł telefon z Amadeusem zainstalowanym i uruchomionym, to schował od razu telefon. Nie chciał, żeby Mayuri zobaczyła Kurisu, ani żeby Kurisu zobaczyła Mayuri. I właściwie nic więcej bardzo interesującego się w tym odcinku nie działo. Mamy jakieś świąteczne scenki, cały rozwój tego projektu Amadeus jest pokazane, że Hiadio, nauczyłem się jej nazwiska, podejrzewam, że to nazwisko, bo tam wszyscy mówią do siebie po nazwiskach. Hiyajo jest zatroskana nie tyle o sam projekt, co o to, że Okarinowi może od tego projektu odjebać, bo ona sama coś podejrzewa. Mimo tego, że Kurisu z Amadeusa próbuje ich swatać, bo sama myśli, że to jest jakiś jej, że tak powiem, senpai. Nie, zupełnie nie ma między nimi tej mięty, nie ma między nimi tej relacji. Także tutaj, mimo tego, że pojawia się bardzo dużo kobiecych charakterów, to autor scenariusza zrobił to bardzo, bardzo dobrze, że nie czuć tego haremu. Cały czas jest ta świadomość, że jesteśmy w sytuacji, w której głównym zainteresowaniem, że tak powiem, miłosnym Okarina jest Kurisu, mimo tego, że właściwie ona tutaj nie żyje.
Tutaj można to przeciwstawić Sao, gdzie każda wprowadzona postać nagle okazywała się w jakiś sposób czuć sympatię. Może nie miłość, ale zresztą w wielu przypadkach też miłość, ale dużą, dużą sympatię do Kirito. A w drugim sezonie Sao nawet w pewnym momencie nie miałem pojęcia, czy Kirito jest dalej z Asuną, czy już obraca Sinon, bo w pewnym momencie naprawdę to wyglądało totalnie źle. Ale okej, Rekiego Kawahare i jego Sword Art Online zostawiamy na inne dysputy. Wracając do Steins Gate, nie ciągnąc już dłużej, ostatnia scena, w której Hyajo, chociaż nie, może okej, Hyajo się tam pojawia, ale zacznijmy od tego, że z tej całej imprezy świątecznej, która jest organizowana, a później ma miejsce przez jedno pół odcinka jest organizowana, przez drugie pół odcinka ma miejsce. Także niewiele się ciekawego dzieje w tym odcinku, ale ostatnia scena jest całkiem ciekawa, gdzie oczywiście Kurisu i Okarin, jeśli można tak to ująć, wychodzą na dach, oczywiście Kurisu w formie tej maszyny w telefonie, wychodzą i... O Jezu, lampka mi tego, zaraz dostanę padaczki, lampka mi mruga, no nieważne. Wychodzą na dach i Kurisu pyta go, dlaczego nazwał ją Christina, nie? I ma nawet trzy teorie, na to już nie pamiętam, jakie te trzy teorie były, ale ostatnia jest taka, że nazywał ją tak, tą oryginalną ją, czyli ona też wie, że on znał oryginalną ją. To pewnie dla Okarina jest jeszcze bardziej załamujące. Natomiast w momencie, w którym chce powiedzieć coś więcej, w którym wracają mu te uczucia, on przez cały odcinek w ogóle się nie załamuje. Przez dwa ostatnie odcinki nie było widać tego załamania, tego Broken Mana, który był w pierwszych chwilach pierwszego odcinka, czy tam przez cały pierwszy odcinek. Teraz gdzieś tam Okabe miał wrażenie, że Kurisu z nim jest. Rozmawiając z programem, zrobił sobie swoiste placebo z tego programu. I przyszła Hyajo, wyłączyła to i powiedziała... Trochę jebnęła mu w twarz prawdą, że słuchaj, Okarin, to nie jest Makise Kurisu, to jest program, rozmawiasz z programem, próbujesz się zakochać w programie, próbujesz sobie zastąpić Kurisu programem. Kurisu nie żyje. I w tym momencie Okarin dostaje takiego wała, tak mu nagle wsiada rzeczywistość, wsiada prawda. Przestaje od tego uciekać, przynajmniej na chwilę, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, bo na pewno nie odciągną go od tego programu. Ale może będzie jednak przez to, że sobie teraz uświadomi, że ona nie żyje, będzie jednak przez to próbował ją jakoś uratować. Nie wiadomo, nie wiadomo, ale siada. Próba ucieczki od rzeczywistości nieudana. Ale to na tyle w tym odcinku. Tak jak mówię, nie mam tutaj zbyt wiele do dodania, bo tutaj się działo sporo pierdół tak naprawdę, które można by było ominąć. Jakieś tam próby zacieśnienia tego stosunku między tym programem komputerowym, jakim jest Amadeus ze wspomnieniami Kurisu, a Okarinem, co ostatecznie wzmocniło tę scenę. Bo chyba nawet szło w pewnym momencie uwierzyć w to, że ona jest jakby duszą zamkniętą w telefonie. Takie wrażenie można odnieść. To już można nawet prywatnie, osobiście. Jeśli mamy kogoś, kogo straciliśmy i jego wspomnienia mielibyśmy zgrane. Załóżmy, wymyślmy sobie coś takiego. Gdybyśmy mieli jakąś osobę, na przykład gdyby rzuciła cię dziewczyna lub chłopak. Pomyśl sobie o tym. I miałabyś możliwość wykorzystania takiego systemu Amadeus, żeby wgrać do komputera wspomnienia tej osoby z czasów, kiedy najbardziej cię kochała. I mieć tę osobę w telefonie. Okej, nie możesz jej przytulić, nie możesz, nie wiem, się jej całować, czy się z nią nawet kochać, nie możesz tego robić, ale masz cały czas przed sobą obraz tej osoby i możesz z nią wchodzić w jakiekolwiek interakcje, rozmawiać z nią i najlepsze jest to, że ta osoba może być, że ta osoba jest dla ciebie cały czas masz chociażby jej głos przy sobie i ten głos cię kocha. I ta osoba, ten wizerunek, ten mały obrazek 3D cię kocha. I w pewnym momencie tworzysz sobie placebo. I ktoś przychodzi i ci uświadamia, stary, to jest tylko komputer, to nie jest twoja dziewczyna. Tamta dziewczyna albo tamten chłopak, oni poszli sobie gdzieś indziej i już do ciebie nie wrócą. Spróbujcie sobie to wyobrazić, to jest może mało ekstremalny przykład w porównaniu z czyjąś śmiercią.
ale jednak to też jest utrata osoby kochanej, szczególnie dla osób w naszym wieku, nie ukrywajmy, że to chyba bardziej działa niż utrata na przykład kogoś bliskiego. Okej, no jesteśmy w takim wieku, że umierają nam babcie, dziadkowie, ale z reguły za nimi nie tęskni się tak bardzo jak za ludźmi, do których przywiązaliśmy się sami z siebie, a nie dlatego, że jest to nasza rodzina. Być może ktoś się może nie zgadzać z moją opinią, ja osobiście nie straciłem zbyt wiele osób w życiu. Nie żałuję, tak? Nie żałuję. Ale podejrzewam, że kiedy to przyjdzie, to jednak gdyby zmarła moja dziewczyna na przykład, broń Boże odpukać, to bardziej bym cierpiał niż jak mama i tata na przykład prędzej czy później odejdą, tak? Bo to jest nieuniknione, tak? Tylko na to, no wiesz, wiecie, to nigdy nie ma dobrego momentu, żeby ktoś umarł. Ale dobra, o tym kończymy. Mam nadzieję, że ktoś posłuchał tego materiału. Zapraszam was do zostawienia łapki w górę. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Bardzo proszę, żeby ktoś się odezwał pod tym filmem, żebym ja wiedział, że o tym Steins Gate jest dla kogo mówić. Przynajmniej jedna albo dwie osoby. Wystarczy, mi to wystarczy, naprawdę. Dzięki serdeczne, zapraszam do dyskusji jeszcze raz. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.